Hej, witam was w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na magu, który wbił 567 poziom, więc jeszcze tylko 33 poziomy do 600. Kiedy to nastąpi? Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nie w tym roku, ale zobaczymy, co się będzie działo dalej, bo może jeszcze jakieś lochy padną w międzyczasie, więc wszystko jest możliwe jeszcze tak naprawdę, dopóki piłka w grze, sprawa jest otwarta tak naprawdę. Więc przypominam wam o zostawieniu łapki w górę, komentarza, no i subika, jeśli go jeszcze nie macie. W tym momencie 370 subów, bardzo, bardzo wszystkim dziękuję, więc lecimy po 380. No i zaczynamy tutaj działać z naszym magierem. Na pewno musimy sobie zobaczyć naszą toaletkę, bo mamy 925 na 1000, więc tutaj stwierdziłem, że sobie wrzucimy po prostu ten pierścionek, bo jest najtańszy. I go sobie od razu nawet rozmontuję. Mogłem w sumie go wyrzucić, bo ten metal i tak mi nie jest potrzebny do niczego. A ta klata będzie na jutro. I spuścimy sobie kibelek po prostu jutro. To na pewno sobie rzucimy do kociołka. Ten klejnot nam jest do niczego niepotrzebny. To możemy sobie od razu tu przerzucić. Tu mamy berylka. 1689, więc pewnie komuś się przyda. 53. Na razie 53, z tego co widzę, jest najgorszy. 56, 34, ok, 34. I tu jest 34, więc już dwa są 34. Więc podejrzewam, że to będzie jeden z najgorszych klejnotów, jaki mamy dokładnie. Więc dajemy na pasek czy na klatę. No. Chyba na klatę, bo jest delikatnie lepsza, jedną statystykę lepsza, więc dajmy Magusiowi na klatę ten berylek, niech się cieszy. Także statystyki mu podskoczyły, my już mamy wszystko ładnie wymienione na razy 14, oczywiście broń razy 13 tak zostawiamy, bo teraz będziemy szli na razy 15 na wszystko. Tutaj zobaczmy, jak stoimy, no 95 tysięcy jest za jedno ulepszenie, więc potrzebujemy 8, no 800 tysięcy odłamków minimum, żeby tutaj zacząć szarżować z piętnastkami, więc no będzie ciężko, będzie na pewno ciężko. Możemy sobie walnąć pupila gildyjnego, 12 głowa hydra, 43%, ciekawe ile jej zabierzemy, bez kryta, znowu bez kryta, no w końcu jakiś krytyk, ale ona też tu krytuje dość mocno. No więc tak średnio bym powiedział, bardzo średnio. Ale zróbmy sobie też ataczek jakiś na arenie, żeby tutaj już nie było timera, a właściwie żeby leciał. Myślę, że możemy sobie zresetować. Powinniśmy teraz mieć 2 sekwadra gintiliony, jak to zresetuje. Dokładnie, więc spoko. Więc to niech leci. No i lecimy dalej. Światło dzisiaj światełko, to jest dość łatwy przeciwnik raczej, więc puśćmy mrok. No, uf, udało się, bo ostatnio niby miałem łatwych przeciwników, a moja przewaga z prawie 1000 punktów zmalała do 300 i to niecałych, więc no teraz każda przegrana już jest ryzykowna. Idziemy tutaj, idziemy na koło, zobaczymy co koło przyniesie. Zaczniemy od koła, może przyniesie trochę golda. No jest jedna paczka, 75 milionów, ale chciałbym troszkę więcej. I nie w postaci złomów, jest druga paczka. I trochę grzybów. No trochę mało tego goldisza. No ale niech będzie, dobra. Z tych itemów zarobiliśmy na tą potkę, więc kupimy ją sobie. Niech już będzie, w zbrojowni raczej nic tam ciekawego nie było. No i myślę, że możemy sobie zacząć już aweczkę. Zobaczymy, ile tego goldzika się uda tutaj wyczarować. No na pewno około 7 milionów to musimy mieć. Tak 7,5 jakby było, to by było fantastycznie. Ale bez koła no to będzie na pewno ekstremalnie ciężko. Chyba, że hazardzista jeszcze rzuci jakąś piątkę, w co naprawdę mocno wątpię. Więc po prostu zobaczmy, jak będą misje przebiegały. Miłoby też było dostać jakieś
duszę. Bo jedynie co, to właśnie teraz na duszach mi tutaj zależy, na tym evencie i na goldzie. Bo pupile mam skończone, więc jak będą lecieć jedzonka, to i tak będą się zbierać na kiedyś, na robienie potek, a to kiedyś może nawet nigdy nie nastąpić, kto to wie. A dusze to teraz są bardzo towarem takim potrzebnym mi, bo zaraz wam pokażę dlaczego. O, dziękuję. Teraz właśnie rzuciło się troszkę dusz, więc bardzo miło. Zaraz po pierwszym pasku wam pokażę, dlaczego te dusze mi są teraz tak ekstremalnie ważne. Dobra, tutaj tak. Tu ta misja będzie chyba najlepsza. Zdecydowanie ta dwójeczka. Weźmy tą piątkę. Wiem, że tam było troszkę więcej golda ze względu na item. Ale tutaj też mogłem dostać item albo duszę. Albo cokolwiek jeszcze innego. A było troszkę więcej expo. Dobra, tutaj bierzemy to. Dobra, są kolejne dusze. Chyba trzecie dopiero dzisiaj. Więc powiedzmy, że szału nie ma. Ale to i tak dopiero pierwszy paseczek, więc jeszcze jest jakaś szansa na kilka pakietów. Brońka. Brońkę pewnie sobie sprzedamy od razu. Znowu siódemki same. Wezmę tą siódemkę po prostu. I już. Dlaczego zbieram duszę? Bo w tym momencie mam 248 milionów. Czyli potrzebuję jeszcze 20 milionów do następnej kopalni. A dzisiaj już będę budował kopalnię 87, bo za 14 godzin mi się tutaj kopalenka zakończy. Więc od razu sobie uzbieram duszę na następną kopalnię. I będę mógł sobie ulepszać Władysława przez następne 15 dni. A stoimy we Władysławie na ten moment na miejscu piątym. Chyba przeskoczyliśmy kogoś, więc fajnie. Albo ktoś jeszcze nie atakował. Ale no, to mi się podoba, bo troszkę podbiliśmy władcę. No powiedzmy, że jest na 3172, więc jeśli dostaniemy jeszcze parę pakietów, to będziemy znowu mogli trochę poulepszać. I to jest na pewno dobre. Dzisiaj plakatu na odcinku nie zrobię, bo nie sklirowałem sobie tutaj czatu, więc nie wiem, co tam ludzie będą pisać. Więc wolę na spokojnie tutaj sobie ten plakacik zrobić po odcinku, żeby żadnych konsekwencji później tam nie było. Są kolejne dusze, więc to jest bardzo przyjemna wiadomość. Oby więcej takich, oby więcej. Tu zdecydowanie to. No i oczywiście pijemy też po jednym piwku, żeby w miarę tych krótkich misji było więcej. Oczywiście to nie jest reguła, że jak będziemy pić po jednym piwku, to zawsze będziemy dostawać tylko same krótkie misje. Ale wydaje mi się, że jest delikatnie większa szansa na to. Dwójeczka. Zwłaszcza pod koniec. Dobra, tutaj pasek za 4 bańki możemy sobie od razu sprzedać. Jak my tutaj stoimy, tą broń też od razu sprzedamy, bo tak o niej zapomniałem troszkę. Dwójeczka. Niecałe 100 tysięcy expa z dwójki. To już po prostu czasami mnie przeraża. Czerwona na gold, na expa raczej. Więc tak to wygląda. 6300 już mamy. To jest chyba trzecie piwo, więc może do tych 7 milionów powinniśmy dojść. Epic. Minus 5, więc jeszcze nie dają mi lepszych epików na broni, ale nie weźmiemy go, bo tutaj jest zdecydowanie lepsza ta misja. Więc opluta epicka broń. Ciekawy jestem, ile z was coś takiego by zrobiło, że oplułoby epicką broń.
A nawet nie spojrzałem, czy ona miała dziurkę. Na pewno miała runę 59, była dla mnie troszkę słabsza. Jeszcze minus 5, więc właściwie bez rewelacji, więc może nawet dobrze, że to zrobiłem tak szybko, bez zastanowienia. Bo później, gdybym się zaczął nad nią zastanawiać, to jeszcze by się okazało, że zostawiłbym sobie ją do kibla, przerzucił przez kibelek i może dał jakiemuś pachołkowi. Ale raczej wątpię, że też pachołkom by się tutaj ta broń nadała, bo to też była pięciostatówka. Szóste piwko przed nami, 6,5 miliarda. No jakoś to idzie powolutku. Tam też mieliśmy dodatkowy pakiet duszyczek. Tutaj też mamy, więc super. Jeszcze przed nami dzisiaj machnięcie ataków w podziemiu. Więc tutaj dostaniemy też duży buścik do duszyczek, bo jest przecież razy dwa. Więc tam chyba dostajemy około 13 czy 12 milionów za jeden atak. Więc za 5 dostajemy około 60 baniek. Więc dlatego tutaj mówiłem, że brakuje nam 20 milionów, a nie tam 80. Bo pewnie sobie ludzie pomyśleli, jak on to liczy, przecież 160 plus 160 to jest 320, a nie tam 260, nie? Ale ja tu mam wszystko ładnie obtykane. No i teraz pozostaje mi liczyć jeszcze na parę pakietów dusz, a później już cieszyć się z, mam nadzieję, wyższego miejsca w rankingu. Teraz tak, to sobie machniemy. Tu sobie machniemy. Potrzebujemy 324 miliony dusz. No powiedzmy 325. Więc wszystkie nadwyżki tego będziemy sobie wydawać we władce. Dzisiaj na pewno pójdzie 162 miliony, bo na pewno o tym nie zapomnę. To mi się kończy gdzieś koło 22, więc sympatycznie myślałem, czy by tego odcinka po prostu nie przełożyć sobie na wieczór i nie nagrać go wieczorem, żeby zbliżyć się tam do tej kopalenki, ale jakoś tak wynikło to wszystko, że jednak zdecydowałem się nagrać to rano. No i chyba jestem dość zadowolony, bo sporo tych duszyczek nam tutaj leci. Być może jeszcze pakiety się nie pokończyły, wieczorem mogłoby być różnie. Już większość by tą awkę zrobiła, te pakiety by pozabierała i dostalibyśmy figę z makiem. No, na 10 piwku. No już tak rewelacyjnie nie jest. Ale przynajmniej dostajemy krótkie misje. Ale dusz nie widać. Tutaj fajna misja, tu bez duszy, no i ostatnie piwko. Czy dostaniemy jeszcze jakiś pakiet? No tutaj raczej nie. Czy tutaj? Piąteczka. Jerzyny. No nie bardzo. Uff, jak dobrze, że nie same siódemki. No i ostatnia misja. No weźmy to. 30 sekund to niech ona sobie leci, bo i tak dużo przerolowałem tych klepsydr tutaj niepotrzebnie. Mamy 288, no to mamy na pewno, mamy na dwie kopalnie, bo teraz sobie zrobimy sobie tak i tak. Zaatakujmy 12400, no dokładnie, więc powinniśmy tutaj bez problemu sobie mieć na dwie kopalnie, mamy 350, a ja mówiłem, że potrzebujemy 345, więc właściwie jedno kliknięcie byśmy mogli sobie tu już zrobić, ale po co, jak zrobimy sobie je później, dopiero za 14 godzin. Tutaj nam się misja skończyła, nie dostaliśmy już dusz, więc trudno, możemy sobie ustawić wartę na 10 godzin. Możemy sobie zrobić tutaj maksy, bo dawno tutaj nie zaglądałem, dawno, no około 10 minut, więc no czasem
10 minut podczas, jak się to zresetuje, to jest wieczność. Więc dobra, to mamy zrobione. Niech to się tam kręci. Możemy sobie zaatakować kolejnego przeciwnika na arenie. Szkoda, że nie padł na jednego hitka. Ale ważne, że pokonany. Mamy 7 miliardów, więc idziemy tutaj na hazardzistę. Może ty, kolego, rzucisz nam tutaj jeszcze jakiegoś goldzika. Na razie zacząłeś od odłamków. Kontynuujesz klepsydrami i dajesz też złoto. Czy dasz więcej niż 10 milionów? No niestety, ale dziesiątka też jest ok. Dziesiątka też jest ok, chociaż bardziej bym się cieszył przynajmniej z czwóreczki, a piątkę to już bym był niebowzięty, gdybym dostał tutaj piąteczkę golda. Więc gro, byłoby miło, gdybyś mi rzuciła tutaj piątkę golda. Ale widzę, że to nie dzisiaj. To nie dzisiaj, więc szkoda. Ale dostaliśmy chyba ze 3 statystyki. Jeśli się nie mylę. Może 4. Nie pamiętam. Więc w miarę. To sobie zrobimy później. To możemy sobie rozdać 712 statystyk. Fajnie to będzie wyglądało. Będzie mi ręka bolała. Wiem, że mogę tutaj sobie przytrzymać przycisk i on mi tutaj wyda wszystkie statystyki, ale ja wolę sobie tak klikać po kolei i patrzeć, jak to fajnie leci. Już 100 statystyk rozdane, zaraz przekroczymy 186 tysięcy inty. Może dojdziemy nawet do 99 milionów obrażeń. To by było fajne na odcinek. I też fajnie by się klikało tytuł chyba. Więc mam nadzieję, że uda się to zrobić. Chociaż ta kasa spada bardzo, bardzo szybko. A te obrażenia no nie rosną tak, jakbym sobie tego życzył. Jeszcze 200 tysięcy obrażeń i będziemy w domu. Ciekawe, bardzo ciekawe, czy to się uda. 150. No wszystko jest na dobrej drodze. Pyk, pyk, pyk. Jeszcze 100. No powinniśmy dać radę. Powinniśmy dać radę. 50. A jeszcze mamy 200 statystyk do wydania. No mamy 99 milionów. Super. Bardzo się z tego cieszę. A my jeszcze klikamy dalej. Więc no niedługo będziemy mieć świętować 100 tysięcy obrażeń. 100 tysięcy, 100 milionów. 100 milionów obrażeń. 100 tysięcy to mieliśmy na początku gry. No i wbiliśmy też ponad 1000 statystyk, patrząc na to, że bonusy od kupili wskakują. Musimy też zostawić sobie z 10 milionów na ulepszenie kopalni. Ale w sumie po co, jak tutaj za chwilę będziemy mieć 10 milionów, więc to sobie na spokojnie ogarniemy. Więc prawie wbiliśmy 1200 stat? Jakoś tak. Więc ładnie, bardzo ładnie. Na pewno bardzo cieszy też 99 milionów obrażeń. Już niedługo 100. Szkoda, że ten event Golda już się powoli kończy dla mnie, bo wy to widzicie w poniedziałek chyba. Jak się nie mylę. Albo w niedzielę. W niedzielę chyba. W niedzielę. W niedzielę to widzicie. Więc dla was też powolutku się kończy ten event Goldzika. No mi zostanie jeszcze jeden dzień, ale no 100 milionów obrażeń jeszcze przez ten dzień nie osiągnę. Gdyby tak jeszcze 3 dni ten Goldzik tutaj trwał, to myślę, że to 100 milionów było w zasięgu. No ale dobra, no tu mamy to zrobione. Arena zrobiona. Tu możemy sobie jeszcze kliknąć. Niech to się tam ulepsza troszkę. Zbrojowni nic. W gabinecie nic. Pupile. No światło na światło. Ciężko będzie wygrać. Hasla pokonać, ale najważniejsze, że do przodu. No i spróbujmy Aresa z nowymi statystykami. Maguj z nowym brylem. Na klacie.
więc może się postara. Na razie fajne krytyki, szkoda, że takie niskie. Ale już się tutaj nasz Maguś zaczyna rozkręcać. Szkoda tych 3 milionów na minusie. No, Kusia nic nie zrobiła. No to na pewno tego nie ugramy, ale chciałbym zobaczyć jakiś ładny krytyk z naszej strony. No to nie był krytyk naszych marzeń. Znowu lipa. Szkoda. Dobra, więc tutaj sobie czekamy na to, żeby ulepszyć kopalnię na 87 i już coraz bliżej setki. Więc dobra, no chyba wszystko mamy. Wszystko mamy za 4 dni poziom, więc 568 poziom incoming. Więc ja się mega cieszę. Mam nadzieję, że wy też i że zostawiliście już tą łapkę w górę, komentarz, no i suba. A w tym odcinku to tyle. Trzymajcie się cieplutko i na razie.